Cześć! Ja jestem Brzezik, a to jest kanał Just Freestyle. Nowy 2019 rok. Jeśli macie jakieś nowe postanowienia noworoczne, a wśród nich jest rozpoczęcie przygody z freestyle footballem, zacząć wykonywać triki i zaimponować innym, no to świetnie trafiłeś. Przedstawię wam 6 porad dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z freestyle footballem. Więc jeśli od jakiegoś czasu lub właśnie teraz zastanawiasz się, czy rozpocząć swoją przygodę z freestyle footballem, to obczaj ten materiał. Freestyle football to dość niszowy, ale za to jakże świetny sport, który polega na wykonywaniu zjawiskowych ewolucji z piłką wszystkimi częściami ciała. Z roku na rok ten sport jest coraz bardziej popularny. Mamy coraz więcej młodych freestylerów, którzy próbują swoich sił w trikowaniu z piłką. Pierwsza i myślę, że jedna z takich najważniejszych rad to pamiętajcie. Początki są zawsze najtrudniejsze. Rzymu od razu nie zbudowano, nie będziesz miał od razu super poziomu. Pamiętam swoje początki, swoje pierwsze treningi, gdzie każda rzecz sprawiała mi ogromne trudności. W kółko próbowałem jakiegoś triku albo nawet zwykłe kapki. No i oczywiście było więcej tych prób nieudanych niż tych udanych. Ciągle mi nie wychodziło to, co chciałem. Myślałem wtedy, że to mi zajmuje zbyt dużo czasu. No i chodzi mi o to, że chcę was uświadomić, że te wszystkie filmy, które widzicie freestyle'owe, czy filmiki z turniejów, czyli te niesamowite ewolucje, które ogromnie szokują, to wszystko to jest efekt hektolitrów potów, ciężkiej pracy, długoletniej, rozważnej, ciężkiej pracy. I nie chcę was tutaj zniechęcać, oj nie, wręcz przeciwnie, chcę was uświadomić, że jeśli ciężko będziecie pracować, regularnie przyłożycie się do treningów, to będziecie właśnie wyprawiać takie rzeczy. Wygląda to imponująco, czyż nie? Ci freestylerzy, ci mistrzowie musieli kiedyś zacząć, a jak zaczęli, to bardzo ciężko pracowali. I nie traktujcie tych treningów jako coś, co musicie zrobić. Nie wychodźcie z piłką i myślcie, że o Jezu, znowu muszę to próbować, kiedy ja w końcu zrobię podwójne dookoła świata. No nie, na to podwójne dookoła świata przyjdzie pora, ale niech ta wasza praca będzie największą satysfakcją i wyzwaniem, które musicie spełnić co trening. Niech każda nowa kapka, nowy trik, cokolwiek nowego zrobicie z piłką, niech będzie waszym tym małym osiągnięciem, dzięki któremu zrobicie krok naprzód. Bo to jest tak, moi drodzy, jeśli założycie sobie cel, dajmy na to, chcę podbić podwójne dookoła świata. Będziecie wtedy tylko i wyłącznie do tego dążyć, będziecie wykonywać ciągłe te podwójne kółko, narażać się na kontuzje, pracować tylko jedną nogą, będziecie ciągle wpatrzeni w ten jeden cel i to sprawi, że będziecie się czuć nieusatysfakcjonowani i będziecie się czuć niespełnieni. Wiąże się to wszystko z ciągłym poczuciem niepowodzenia. No i to sprawi, że ominie was wiele świetnych rzeczy, które możecie przeżyć, których możecie się nauczyć po drodze właśnie do osiągnięcia tego podwójnego dookoła świata. Co z tego, że podbiliście tego latwa, czyli podwójne dookoła świata, skoro nie macie innych rzeczy, innych sukcesów, jakim są podstawy do tego podwójnego dookoła świata. Nie rzucajcie się od razu na najtrudniejsze triki. Mój sposób, który praktykuję przez wszystkie swoje freestyle'owe treningi, myślę, że od zawsze to praktykuję, jest taki. Stawiajcie na tak zwany system, nie na cel. O co chodzi? Jeśli dostosujesz się do systemu, to czujesz, że osiągasz cały czas swoje małe osiągnięcia, bo działasz zgodnie z nim. Podbicie latwa to jest cel, natomiast wykonanie co trening nowej sztuczki z piłką, jakiegoś nowego podbicia, to jest system. Rozumiecie już, o co mi chodzi? System to jest coś, co wykonujesz na bieżąco i wykonując to wszystko na bieżąco, osiągasz swój cel. Małymi kroczkami, a do przodu. Więc co trening, nawet zwykłych kapek, czy zwykłego dookoła świata, musicie pamiętać, że z każdą próbą jesteście bliżej wykonania danego triku, danej sztuczki. No nie! Ja pierdo! Jest! Jest! Yeah, again. Oh, yeah.
Zrobiłeś! Zrobiłem! Tak jest! Jeśli od jakiegoś czasu przeglądasz nasze filmy, chciałbyś zacząć z freestyle futbolem, ale zatrzymuje cię to, że myślisz sobie: Boże, ja 3 razy nie potrafię odbić piłki, a taki lipa robi 3 ptatwy w kombie. Nie nadaje się do tego sportu. Nigdy nie prześcignę tych lepszych. Nie tędy droga, natychmiast wyrzuć te myśli z głowy. To nie jest tak, że te wszystkie rzeczy umiemy od urodzenia. We freestylu nie liczy się talent. To nie jest tak, we freestylu liczy się wasza praca i treningi, wasze ćwiczenie odruchu w waszym ciele, bo tak naprawdę te wszystkie rzeczy to są, na przykład jak jeżdżąc na rowerze ćwiczycie jakieś rzeczy manualne, równowagę, to tak samo jest we freestylu. To wszystko się dzieje w waszym mózgu, ćwiczycie takie odruchy manualne. Może jest coś takiego jak talent i predyspozycje fizyczne, ale to tylko 20% wpływu jest na wasz poziom gry. Ale by pomóc waszemu talentowi, jeśli go macie, to musicie najpierw ciężko popracować, bo to nie jest tak, że od razu już umiesz te wszystkie rzeczy robić. Jedni mają właśnie lepszy dryk do wykonywania pierwszych trików, jakiejś ewolucji nogami, inni to mają gorszy, ale i tak idą do przodu, więc nieważne jaki masz poziom, nieważne jakie masz predyspozycje fizyczne, każdy trening sprawi, że jesteś coraz lepszy. Więc jeśli będziesz trenował regularnie, dajmy na to przez rok, to zobaczysz, że niesamowicie zaprogresowały twoje umiejętności, pod warunkiem, że będziesz trenować regularnie. Dobrym sposobem jest nagrywanie treningów, każdego waszego treningu i analizowanie go. I musicie pamiętać, że to wszystko zależy od nastawienia. Wszystko siedzi w waszej głowie, no nie od predyspozycji fizycznych. Dla przykładu, ja nie uważam, że mam jakieś świetne predyspozycje fizyczne do freestylu. Jestem niski, mam krótkie nogi, nie uważam, że mam jakieś szybkie te nogi. No ale co? Trenuję. Przede wszystkim nie ma tutaj miejsca na słomiany zapał, więc jeśli myślisz, że wyjdziesz na pierwszy trening z piłką i na serio teraz, tego dnia, próbujesz zrobić jakieś triki i patrzysz, że nie wychodzi i od razu rezygnujesz, bo coś ci nie wychodzi w życiu, przecież wszystko ci tak gładko wychodziło w życiu. No nie, tu trzeba włożyć większą pracę i po prostu trzeba to chcieć, wiecie? Po prostu trzeba to lubić i chcieć. Mi sprawia to ogromną frajdę, to walka ze swoim ciałem, walka ze swoimi predyspozycjami, ponieważ nie mam jakichś świetnych predyspozycji. Taka ciągła chęć progresu, taka obsesja doskonałości, że chcę być coraz lepszy, chcę być lepszy niż ja wczoraj. To mi sprawia ogromną frajdę. No i właśnie jeśli chodzi o moje takie cechy, to świetnie się odnajduję we freestyle'u, bo uwielbiam wykonywać ewolucję z piłką i na niektóre trzeba naprawdę długo pracować, ale i kiedy cokolwiek nowego zrobisz, to jest niesamowita satysfakcja. Takie poczucie, że kurde, ja coś umiem. Coś umiem lepiej niż ci wszyscy, którzy siedzą na tyłku i nic nie robią. Więc nawet taki przysłowiowy drewniak może coś zrobić z piłką. Wystarczy tylko wziąć te małe coś okrągłego, cudownego i popracować. Po prostu bawić się piłką, więc nieważne jaki sprzęt, bo to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Ważne, by piłka była okrągła. Weź piłkę nawet w pokoju i popróbuj jakieś podstawowe rzeczy, no rozwijaj się. Nie przyjdzie ci wszystko od razu, ale zapewniam, że po jakimś czasie to wszystko będzie coraz lepiej wchodzić, coraz lepiej będziesz pojmować te ruchy. No pamiętajcie, po prostu trenujcie. Więc to są moje rady odnośnie pierwszych treningów, które są zawsze bardzo trudne. I myślę, że trudniejsza jest sfera tutaj mentalna niż fizyczna, bo to wszystko zależy od waszego nastawienia w głowie. Lecimy z następnym punktem. Następny punkt, czy wiek ma znaczenie? No powiem tak, im jesteś młodszy, tym łatwiej. Tym łatwiej wchodzą ci wszystkie te odruchy w ciele, tym bardziej jesteś rozciągnięty. Im szybciej zaczniesz rozważnie myśleć nad swoim ciałem, tym lepiej, oczywiście. Ile trenujesz? Ile trenujesz? 3 miesiące. 3 miesiące, proszę państwa. Ale jeśli masz 15 lat, 20 lat, 30 lat, to nic nie stoi na przeszkodzie, byś zaczął teraz z marszu trenować freestyle. Więc myślę, że freestyle jest dla wszystkich, możesz zacząć w każdym wieku, ale oczywiście im jesteś młodszy, tym masz łatwiej, tak? Bo im młodsze ciało, tym więcej ma sił. Możesz wykonywać dużo dłuższe sesje treningowe, możesz trenować bardzo często, codziennie, masz dużo lepszą regenerację, nie potrzebujesz tak wielkiego odpoczynku, nie potrzebujesz aż tak dbać o swoją gibkość. No i do momentu, kiedy już będziesz miał te kilkanaście lat, kiedy zaczniesz w wieku 10 lat, to będziesz już miał naprawdę fajny poziom. Więc im młodzi, tym lepiej, ale myślę, że to nie ma jakiegoś większego znaczenia. Im jesteś starszy, to oczywiście tym większe wyzwanie. I przywołam tutaj przykład Mateusza Odrzy-Guździa, słynny Lotar, który rozpoczął swoje treningi w wieku 18 lat.
czyli ciało już dorosłe i jak tutaj od zera zaczynać. No ale popatrzcie tylko na jego poziom i zobaczcie, jak świetnie gra. Jego poziom mówi sam za siebie, a jeszcze mogę przywołać inny przykład, czyli Spinny Winnie, który... Oj, nie wiem ile miał lat, kiedy zaczął, między 30 a 40, ma teraz 2 dzieci, no i dalej gra, no więc cieszy się tym freestylem, bawi się nim i można powiedzieć, że ma naprawdę dobry poziom. Dla przykładu, ja rozpocząłem swoje treningi freestyle'owe w wieku 15 lat i mi się wydaje, że osoby z mojego pokolenia w większości w takim wieku rozpoczęli treningi. Między 13 a 16 rokiem życia, chociaż teraz jest właśnie jest nowe pokolenie freestylerów, którzy zaczynają swoje treningi nawet w wieku 10 lat i jestem ciekaw, jaki będzie ich poziom za te kilka lat. Więc podsumowując, możesz zacząć grać w każdym wieku, ale im jesteś młodszy, tym lepiej. Teraz czas na pytanie, które bardzo często się powtarza, mianowicie: jak długo i jak często trenować? Słuchajcie, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, nie ma jednego uniwersalnego systemu treningów. To wszystko zależy od danego freestylera. Jedni mają więcej sił i szybciej się regenerują, inni zaś potrzebują więcej przerwy. To wszystko zależy od tego, jak bardzo masz wysportowane ciało. Dla przykładu, kiedy ja zaczynałem, miałem 15 lat, to miałem niezwykle dużo sił do treningów z dwóch względów. Po pierwsze, miałem młode ciało, po drugie, te sztuczki, które zaczynałem ćwiczyć, które się uczyłem na samym początku, nie wymagały tak wielkiego wysiłku fizycznego, czyli kapki, dookoła świata, trzymanie piłki na nextolu, hop, to nie wymaga jakiegoś większego wysiłku. Więc miałem na tyle sił, by trenować niemal cały dzień. Zauważyłem po sobie, że im trudniejsze triki wykonywałem, tym więcej kosztowało mnie sił. W rezultacie, im większy miałem progres, moje treningi były krótsze. I to nie wynika z tego, że moja kondycja się pogarsza, moja wytrzymałość się pogarsza, tylko z tego względu, że trudniejsze triki wymagają więcej sił i większej wytrzymałości. Więc jak sami widzicie, musicie długość treningów i częstotliwość treningów dostosować do samego siebie, do waszego poziomu i do tego, ile macie sił. Dla przykładu, obecny mój system z moim poziomem, z moją wytrzymałością wygląda następująco. 2 dni treningu, dzień przerwy, 2 dni treningu, dzień przerwy. No, staram się tak grać. No, wiadomo, studia, jakieś inne wydarzenia, inne rzeczy sprawiają, że dni treningowe nieco się zmieniają, więc na przykład trenuję co drugi dzień czasami, a czasami się trzymam tego systemu. W pierwszym dniu treningowym trening trwa około 2-3 godzin i głównie wykonuję tam triki w stylu R przez większą część treningu, czyli wykonywanie trików za pomocą nóg. Styl R jest niezwykle wymagający dla wytrzymałości, obciąża biodra, nogi, więc bardzo szybko można się zmęczyć. W drugim dniu treningowym to gram allroundowe rzeczy, czyli wszystkie style, łącznie właśnie z R-em, upper-em, bloki, SD, czyli gram po prostu wszystko i to trochę mniej mnie obciąża i ten trening również trwa około 2-3 godzin. W dniu, w którym nie mam treningu, nie leżę do góry brzuchem, tylko dbam o swoją regenerację, czyli dbam o swój sen, dbam o swoją dietę, by zdrowo się odżywiać, albo idę na basen, albo wykonuję stretching, czyli rozciągam się, roluję wałkiem, staram się być spokojny psychicznie, bo mentalność też ma duże znaczenie w tym sporcie, wykonuję zupełnie inne czynności, montuję, uczę się, normalne życie. I dzień później znowu lecę na trening. Więc dbam o to, by nie trenować za mało i nie za dużo. Są tacy freestylerzy, którzy mają bardzo wysoki poziom i trenują codziennie. Takim freestylerem jest na przykład Robert Guzik. Spytałem się go właśnie raz, jak on to robi, że on potrafi codziennie grać na bardzo wysokim poziomie i mieć do tego bardzo dużo sił. Stwierdził, że po wielu latach ciężkich treningów jego ciało się zaadaptowało do tego, by trenować codziennie. Ma szybką regenerację i bardzo dużą wytrzymałość, ale nie trenuje codziennie na 100%, w sensie nie masakruje swojego ciała, tylko raz robi trening cięższy, raz lżejszy, raz cięższy, raz lżejszy. Więc widzicie, każdy ma swój system treningów, jak często trenować, jak długo trenować. Nie podam wam jednego uniwersalnego sposobu, musicie jakoś sami sobie to ułożyć, tak jak wy czujecie. Następny punkt to: nie porównuj się do nikogo innego. I o co chodzi? Po pierwsze, nie rywalizuj, nie ścigaj się z innym freestylerem, to, że czy masz lepszy progres od niego, czy gorszy, to ile on trenuje, ile ty i jaki masz w danym momencie poziom, niech to nie będzie wyścig szczurów. Ponadto, nie porównuj się do innego freestylera, nie dąż do tego, że będziesz drugim Erlendem, będziesz drugim Michrysem,
czy drugim Tobiasem, że będziesz grać te same rzeczy, że chcesz być taki jak on. Nie idź tą ścieżką. Tu chodzi o to, by wykreować własnego siebie. Oczywiście, możesz mieć jakichś swoich idoli, możesz brać z nich przykład, ale nie kopiuj ich jeden do jednego. Nie twórz z siebie drugiego Erlenda. Stwórz siebie, daj coś nowego dla świata freestylu. Wiem, że to może być trudne, ale staraj się tworzyć jakieś swoje ruchy, jakiś swój styl gry, jakieś swoje nowe sztuczki, bądź kreatywny. Nie staraj się na każdym kroku rywalizować i być od kogoś lepszym. Bo tak, we freestylu jest w pewnym sensie jakaś rywalizacja, ponieważ są mistrzostwa Polski, mistrzostwa świata, są turnieje, ale nie traktuj tego jak rywalizowanie z jakimś innym freestylerem, że musisz być lepszy od tego freestylera. Nie, musisz być lepszy od samego siebie. Z każdym następnym turniejem staraj się właśnie pokonać siebie, pokonać swój pierwszy stres, podbić pierwszy raz jakiś trik na pojedynku. Po prostu musisz być każdego dnia lepszą wersją siebie. No i myślę, że to jest takie zdrowe podejście do freestylu. Nie chodzi tutaj o zdobywanie jakiś nagród, pieniędzy, sławy, tylko właśnie o sam sport, o samo piękno tego sportu, o samą tą możliwość tworzenia, bycia w tym skupowisku wszystkich osób, którzy tworzą coś niesamowitego, robią niesamowite rzeczy i ty jesteś wśród nich, przekraczasz jakieś granice, czy to freestylu, czy po prostu swoje. Chodzi o to, by po prostu zdrowo rozwijać się, nie rywalizować, nie porównywać się, tworzyć siebie samego. Piąta rada, kształtuj podstawy. No i niby to już powiedziałem na samym początku, ale tu chodzi mi jeszcze o coś innego. Fundamentem waszych trudnych trików są właśnie podstawy, o których nie możecie zapominać, nawet jeśli już macie naprawdę fajny poziom. Tak zwane basiki, czyli wykonywanie długich kombinacji, czy dbanie o czystość trików, o czystość przełożenia i oczywiście pamiętanie o słabszej nodze. Oczywiście, dążcie do jakichś trudnych trików, podbijajcie trudne triki waszą lepszą nogą, ale też róbcie wszystko to samo ze słabszą nogą. To już jest wyzwanie, co? I każdy freestyler wam to powie. Jeśli gracie styl R, chcecie wykonywać kombinacje, to dbajcie o obie nogi. Hopy na dwie nogi, powroty na dwie nogi. No i potem, jeśli wam się uda, to już dwukołowce na dwie nogi. No po prostu rozwijajcie, kształćcie swoją waszą słabszą nogę, by tak jak u Akima czy Aleksiewa nie mieć silniejszą i słabszą nogę, tylko silną i silniejszą. No i oczywiście nie ściemniaj trików, czyli wykonuj je czysto. No i często z tym się spotykamy wśród freestylerów młodych, którzy zbyt szybko chcą dążyć do jakiegoś celu. Nieczysto wykonują przełożenia. Nie wykonują triku odbijając stopą piłkę, tylko piłka odbija się od ziemi i myślą, że nikt nie zauważy. Musicie o to dbać, musicie dbać o czystość wykonywania trików. Nie chodzi o to, by zrobić ten trik, zaliczyć jak najszybciej, tylko o to, by wykonać go czysto. Czyli dajmy na to ten nasz lat. Jeśli wykonujecie kółka, to czysto wokół piłki, nie przed. I kiedy podbijacie trik, to stopą, a nie najpierw odbija się od ziemi, potem od stopy. To jest często spotykane wśród... dobra. To jest często spotykane wśród młodych freestylerów, którzy właśnie zbyt szybko chcą dążyć do nowych trików i to wszystko się dzieje przez to, że nie dbają o podstawy. Oprócz czystości wykonywanego triku, dbajcie też o swój styl, o to, by wszystko było ładnie zrobione, płynnie. Chodzi o to, by triki nie były szarpane, takie na siłę, tylko dbajcie o to, by to wszystko było ładne, płynne i czysto podbite, a to wszystko wykształcicie dzięki podstawom. Więc pamiętajcie, podsumowując, dbajcie o podstawy, o słabszą nogę, o czystość wykonywania trików i o styl. I ostatni punkt. Poznawaj ludzi, poznawaj freestyle, poznawaj triki, jedź na meetingi oraz turnieje. Czyli w skrócie, interesuj się sportem, oglądaj filmy freestyle'owe, zapoznaj się z historią naszego sportu, z freestylerami, którzy są legendami freestyle footballu, z trikami, jakie wymyślili, jakie granice zostały przekroczone, orientuj się, jakie są wydarzenia freestyle'owe, no po prostu orientuj się we freestyle'owym świecie. No i oczywiście nie bądź takim skrytym freestylerem, nie chowaj się, wyjdź do community, pokazuj swoje triki, dla przykładu możesz odwiedzić naszą grupę facebookową i hashtag JF, gdzie masz tam ogromne społeczeństwo freestylerów, którzy rozmawiają o freestylu, chcą dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat tego sportu, dzielą się swoimi trikami, pytają o rady. Ty też również możesz tam wpaść. Zapraszam, link jest w opisie.
No i oczywiście wpadaj na meetingi, spotkania freestyle'owe lub organizuj, zarażaj innych do tego sportu, niech ten freestyle rozwinie się na całą Polskę, no i oczywiście jedź na turnieje. Nieważne jaki masz poziom, to sprawi, że freestyle będzie dla ciebie jeszcze bliższy, poznasz naprawdę wielu świetnych freestylerów. Więcej na ten temat mówię w tym odcinku, w którym opowiadam, kiedy pojechać na swoje pierwsze zawody i jakie są z tego korzyści. Więc jeśli chcesz być dobrym freestylerem, bądź otwarty na świat freestyle'owy, dziel się swoimi trikami, no i pamiętajcie, po prostu trenujcie. To by było na tyle, to było 6 porad dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z freestyle footballem, zacząć wykonywać sztuczki z piłką. Mam nadzieję, że nowy 2019 rok przyniesie nowych freestylerów, że ten rok sprawi, że nasze community się rozrośnie. Jeśli na ten rok masz postanowienie, by zacząć swoją przygodę z freestyle footballem, no to jest świetne postanowienie, zacznij już teraz, zacznij od razu. Jeśli potrzebujesz jakiś rad, to obejrzyj nasze poradniki, zacznij od kapek. Tutaj gdzieś masz link, tu albo tutaj, potem dookoła świata, no i pójdzie z górki. Jeśli potrzebujesz jakiś więcej rad, chcesz się z nami skontaktować, no to wpadaj na tę grupę, o której wcześniej mówiłem, #JF. To było na tyle, powiem to jeszcze raz. Pamiętajcie, po prostu trenujcie. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi przybędzie o wiele więcej freestylerów. Trzymajcie się. Eldo.